To już taka stała się tradycja, bo zaczęło się tutaj właśnie w Katowicach, metropolii śląsko-zagłębiowskiej, ale dzisiaj nie tylko tutaj, ale w 30 miastach Polski spotykamy się dokładnie w ten wieczór wigilijny razem. Czyli tak naprawdę to jest największa wigilia w Polsce poprzez te wszystkie miasta, te stoły, po to, żeby właśnie ze sobą spędzić ten czas świąteczny, żeby nikt nie był sam, żeby złożyć sobie życzenia wzajemnie z żywym człowiekiem, żeby porozmawiać, wspólnie pokolędować, ale co jest najważniejsze, też właśnie poczuć taką bliskość tego człowieka właśnie święta. Czasami nawet się wypłakać, czasami nawet się przytulić, porozmawiać, a być może zapoznać się na przyszłość. Jestem od początku na wszystkie wigilie. Jestem osobą samotną, także jakbym miał sam siedzieć w domu, no to by było jeszcze gorzej, tak? Wspólnie w stole, także... Ja jestem sama, a córka wyjechała, no i co, sama bym musiała być w domu. A tak to tu przyszłam i będę tu z Państwem. I dlatego się zdecydowałam, bo dopiero w drugie święto do córki pójdę, a na obiad, a dzisiaj bym była sama. No. Kolejny raz i na zmartwychwstaniu byłem, na wielkanocnym śniadaniu, jak i na Bożym Narodzeniu, już nie jestem pierwszy raz. Dowiedziałem się o tym z telewizji pierwszy raz, no i postanowiłem na Facebooku zaglądać. No i tak okazało się i tak się zaczęło moja przygoda z tą fundacją. Cieszę się, że mogłem przyjść tutaj dzisiaj na tą Wigilię dla samotnych, ponieważ mieszkam sam. I uważam, że tu można poznać fajnych, ciekawych ludzi, spędzić miło w cieple czas i żeby w ten wieczór bożonarodzeniowy nie czuć się samotny. Chyba 18 Wigilia, jak z Mikołajem jest. Jakby się poznali w kapeluszu w Parku Śląskim. Ale powiem, tutaj my Polacy dopiero tego uczymy się. Na Zachodzie jest całkowicie inaczej. Tam jest przyjemnie, atmosfera inna. I tutaj Mikołaj jak robi, tak samo. Przy nim to nie idzie się smutny być.